Siemanko. Jakub Kulik dla Fansportu jest z nami. Zmęczony bomba? Nie, wywiadam mnie zmęczony, nie tym turniem. Ale... Nie, żartuję. Ale... Nie zmęczony, bo nie zdążyłem dojść do garderoby, muszę się napić czegoś. A okej, okay, no to rozumiem, dzika mogę ci ogarnąć, bo mamy dojście. O, właśnie, no pójdę sobie po dzika, bo dzik jest spoko. Czekaj, ja tu ogarnę, poczekaj. Skocz po dzika. Byku, skocz po dzika. Kozak. Słuchaj, ma się tu ludzi swoich. To żeś mnie teraz wąski zaimponował. Żeś mnie wąski zaimponował. Słuchaj, jaki kolor to ci jakiś tam wybierze. Słuchaj, wszyscy czekali na wasz panel i pewnie się nie zawiedli, bo było dużo emocji. Jak ze swojej strony możesz to podsumować? No, kapusta, kurde, nie wiem, po co on wyciągnął jakieś dziwne filmiki tam. Ale... Może, żeby sprowokować? Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam owce, pozdrawiam robura. Mam całą zgrzeweczkę w bagażniku, jak nie jest 5, piję cały czas. Spróbuj, czy dobry. Słuchajcie, WK ekipa, musicie jakiś sponsoring rzucić. Bardzo dobry, no. Może dlatego, żeby cię sprowokować, może dlatego, że jest tak mocno między wami w wywiadach. No i dostał liście, nie? No, to było zaplanowane, czy taka chwila emocji? Nie wiem, jak patrzyłem na niego po tym, co zrobił. No stary, faceci się tak nie zachowują, zasłużył na tego liścia. Każdy z kim trenuje tak uważa, każdy, kto się bije, tak uważa. No nie przychodzi się na galę, kurwa, z byłą dziewczyną, żeby tylko olać głowę, bo to tylko po to było, przecież oni nie robili tego dla zasięgów, tylko ona go poprosiła, żeby mi kurwa zepsuć głowę. Ale ty wiem, bo tłumaczyli mi się takiego menadżer i on, więc no słabe to jest, facet się tak nie zachowuje. No. A ty uważasz, że oni faktycznie byli parą, czy to była kwestia takiego wzbudzenia? Nie, nie byli, bo mówił mi sam to. Ferrari? Tak, Ferrari, na spotkaniu w Hali. Okej, czyli generalnie chcieli, może to była taka forma jej zemsty trochę na tobie? Tak, ale ja już to wiedziałem wcześniej. Ale pomimo tego i tak, jak ci stoi była dziewczyna, wiesz, takie, no słaba sytuacja, słaba. Zepsuło mi to głowę, ale mniejsza to. Myślisz, że to właśnie był taki kluczowy też czynnik w tej pierwszej walce? Jeszcze, że raz, że debiut, a dwa dodatkowe takie obciążenie z tyłu głowy. No to było słabe, no nie da się ukryć. No przez to się tak rzuciłem. Gdyby nie to, nie rzuciłbym się tak i no i w rewanżu jakoś, no, ze spokojną głową poddałem Tarzana, więc... No proszę coś bardzo. Coś w tym jest, w tym, co mówię. Nie coś prawdy, a nie farmazonu. Słuchaj, jakie wnioski wyciągnąłeś po tamtej walce, poza tym, że no ta głowa nie zagrała, tak? No, żadnych. Żeby nie być porywczy? No tylko to, no w sensie żadne, spytałeś oprócz tego, nie? Oprócz tak. Głowy. No to tylko jeden ten głowy. Tam głowa tylko nie zagrała. No ale nie wydaje mi się, że tutaj będzie walka taktyczna i przez pierwszą minutę walki będziecie się badać, kto co zrobi. Będzie. Tak będzie? Będzie, bo on się boi. A więc nie rzuci się na mnie. Widziałeś, jak stałem przed nim otwarty zmyk, jak mi mikrofon zabrałem. Więc na mnie nie rzuci. A ja teraz nie polecę też na pałę, bo chcę pokazać, jak się bije. Okej, okay, widziałem stories i powiem ci, że na tarczach wygląda to dobrze. No nie mieliśmy okazji tego zobaczyć w oktagonie, ale myślisz, że teraz będziesz starał się bardziej punktować niż polować na ten knockout? No, bo ja będę go rozbijał, nie punktował, bo to na punkcie się nie skończy. Będę go rozbijał i ubiję. Albo uduszę. Uduszę chyba. Jeszcze się nie zdecydowałeś. Fajnie będzie, jak mózg aż tak odetnę ten prątek, jak będzie łapo powietrza, jak rybka bez wody, to będzie niezłe, no. Słuchaj, Adrian Polak w twoim narożniku to forma prowokacji, czy próbowała taka wpłynięcia trochę na Ferrariego? Forma prowokacji. No i ludziom to się podoba, nie? No, wzbudziło to spore zainteresowanie, szczególnie po wywiadzie, gdzie dzwonił do ciebie. Więc, no tak jak mówię, ludziom się to podoba, robimy to dla ludzi, więc... Moi kochani, dostaniecie to, co wam się podoba. Amadeusz powiedział w wywiadzie, że nie trenuje za bardzo, troszkę melanżowy tryb życia. Czy ty śledzisz w ogóle te wywiady i jego wypowiedzi i bierzesz je poważnie? Nie, to kłamca zawsze kłamie, nawet jak mówi prawdę. Czyli nigdy się nie wierzy kłamcy. Coś w tym jest, nie? Słuchaj, zapytam go, to ciekawe, czy potwierdzi z tymi treningami. Potwierdzić może.
If you know what I mean. Dobra riposta, nie? To jest taki, wiesz, taki uszczypliwy, delikatny. Dobrze, dobrze trafiłeś na pewno. Słuchaj, muszę ciebie zapytać też o Prime i o twoje próby wejścia na konferencję, próby? Później na galę. No. Próby? Chyba wejście. No wejście, później była jakaś przebieranka mała, kreatywnie. Kreatywnie, no kreatywnie ze mnie gość. Podoba mi się ta zabawa. Jestem w tym niezły, ludziom się podoba, jest beka. Słuchaj, no bo widzimy zupełnie inną twarz niż Bomby, który miał walczyć z Tarzanem. Ja wiem, że tam nie było żadnej takiej złej krwi, ale naprawdę, no zupełnie inną twoją twarz widzimy teraz. To znaczy? No, że jesteś bardziej kreatywny, jeśli chodzi o konferencję, że jesteś bardziej agresywny, jeśli chodzi o konferencję. No, wiesz, kim ja tak podchodzi, no to musiał dostać wyjścia, nie? Zasłużył. Ostatnie pytanie, żeby ci już nie męczyć. Słuchaj, ochroniarz z Tindera, tam też była sytuacja między wami. Co, jak to skomentujesz? Romansowa sytuacja, uwielbiam go. Zagramy razem w Podrywacza. Podobają ci tacy duzi goście. Chuj. Jeram się, tak jak powiedziałem, da walkę wielkiemu Bu, bo coś słyszałem, że stroni od niej, to dostanie drugą ode mnie, daje słowo. Nie ma problemu dla mnie, ja z nim wychodzę do oktagonu od razu. Dobry statement. Dziękuję ci bardzo serdecznie za wywiad i widzimy się na następnej konferencji. Cześć. Dzięki bardzo. Hej. Dzięki.